Siema mordeczki, w dzisiejszym odcinku dowiecie się, jak podłączyć pada swojego, przykładowo od PlayStation 3 do komputera, tak by pograć sobie w gierkę Skater XL. Bo jak wiemy, no granie w takie gry jak deskorolkowe, to na klawiaturze to tak średnio, szczególnie, że teraz wszystko się robi analogami. Zapraszam do oglądania. Dobra, co tu dużo mówić, potrzebujecie sobie pobrać pewne aplikacje. Framework .net. Najnowszego frameworka sobie pobieracie. Wchodzicie w Google, wpisujecie sobie framework.net, pobieracie go i instalujecie. Następną rzeczą, którą potrzebujemy, jest Visual C++, są to biblioteki. Pobieramy sobie po prostu najnowsze. O, wchodzimy sobie tutaj i zależnie od tego, czy macie Windows 32 bity czy 64. Jeżeli 32, no to wybieracie sobie tutaj x86. Jeżeli wasz system jest 64-bitowy, to pobieracie sobie tutaj x64. Oczywiście pobierajcie najnowszą wersję oprogramowania, czyli mamy tutaj Visual Studio 2017. I mamy w tym momencie już pobrane dwie najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o aktualizację systemu. Pamiętajcie, że jeżeli macie Windowsa 10, to prawdopodobnie to się pobrało samo gdzieś tam w tle i nie musicie tego robić. Jednak na wszelki wypadek warto to pobrać, jest to parę sekund roboty, a nie będzie później jakichś większych problemów. Ostatnią rzeczą, którą potrzebujemy, jest SPC Toolkit. Linki oczywiście wszystkie Wam podam w opisie. Wchodzicie tutaj i pobieracie sobie plik exe. Pobieramy go. OK. Podpinamy sobie naszego pada. Ja mam tutaj przygotowanego pada od Sony. Jest to pad do PlayStation 3. Podpinamy go. Odkładamy gdzieś na bok i uruchamiamy program. SCP Toolkit. Wybieramy sobie tutaj, gdzie chcemy zapisać. No ja wybieram dysk C. Machamy tutaj, cyk. Klikamy, cyk. Czekamy, aż się pobierze. Zajmie to dosłownie chwilę. Na słabszych komputerach może minutkę, dwie. Dobra, odpaliło się. Jak widzicie, wyskoczyły powiadomienia po prawej stronie. Nie przejmujemy się nimi. Zainstalowały się dodatkowe pluginy. Klikamy tutaj przycisk Run Driver Installer. Pojawia nam się takie okieneczko. Jest to oprogramowanie, w którym wymusimy instalację sterowników naszego pada na naszym Windowsie. Wybieramy sobie Force Driver, żeby wymusić na nim to, żeby wszystko banglało, żeby wszystko działało git. No i my mamy DualShocka 3. Wybieramy sobie DualShocka 3 i instalujemy. Oczywiście wyskakują nam błędy, że nie wykryto jakichś kontrolerów i tak dalej. Ale nie mamy się czym przejmować, ponieważ to jest standard, a sterowniki zainstalują się dodatkowo na DualShocka 4, czyli jeżeli byście kiedyś tam podpięli sobie pada na przykład z PlayStation 4, no to nie macie z tym problemu. Dobra, jeżeli już to wcisnęliśmy, no to sobie zjeżdżacie na dół i szukacie swojego pada. Tutaj w liście jest, pojawił się pad, widzicie? Wcześniej nie pokazałem Wam tego, ale wcześniej go nie było, ponieważ musiało się najpierw zainstalować sterowniki, dopiero teraz go wykryło. OK, najprościej, żeby sprawdzić, wystarczy nacisnąć sobie te kółeczko na środku PlayStation, jeśli wyskoczy Wam małe okienko, którego Wy tutaj akurat nie widzicie, ale jeżeli wyskoczy Wam okienko, czy chcecie rozpocząć tam, otworzyć jakąś gierkę i tak dalej, to znaczy, że wszystko działa. Wchodzimy sobie na Steama. Jak widzicie, wykryło nam kontroler, czyli wszystko jest gites. Po prostu poczekać trzeba około 5 minut, później możecie wyłączyć to okienko z SPC Toola. No i tutaj możecie sobie go nazwać, na przykład zostaw łapkę w górę. No, także dajemy OK. No i tutaj musimy sobie ustawić, czy PlayStation, czy kontroler, Xbox. Najlepiej sobie zaznaczcie oba i tyle, nie? Wykrywa nam go jako 360, no ale to tak jak tłumaczyłem Wam wcześniej, no... To jest PlayStation 3 pad, więc on jest od Sony i raczej by normalnie nie działał, ale mamy tutaj wszystko, gites jest OK. OK, OK, dobra. Odpalamy naszą gierkę, żeby przetestować, a wiadomo w jaką zagramy, nie? No i naciskamy X. Pamiętajcie, że na padzie od PlayStation macie inaczej przyciski, więc trzeba się przyzwyczaić. No i jak sami widzicie, wszystko ładnie działa, nie? Kickflipa zrobiliśmy. Do zobaczenia na następnym odcinku, który będzie pewnie jutro i mam dla Was coś ciekawego, naprawdę coś ciekawego. Pamiętajcie, łapa w górę, subskrypcja, jak jesteście nowi i do zobaczenia. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. No i ten trik, jeżeli chodzi o tego pada, to działa do wszystkich gierek, także do wszystkich gierek na pewno związanych ze Steamem, więc możecie napierdzielać ile wlezie. Trzymajcie się
On leży, ja siedzę. To tyle. Na razie.